Dobra. Bardzo im psuje mocno bazę, nie? Aha! Helikopterem! Ten helikopter nie, tam się... siekierą. No to nie wiem. Teraz zobaczysz. Czy zaraz zobaczysz, jak rzucę. Dobra, teraz trochę w inną stronę. Przechodziłeś koło tej fortecy, tej takiej... Kudy. Ale na tej wieża jest, nie wiem. Oj, tu strumieniowanie nawet. To okrążysz. Dobra, robimy kolejne siekierki. Pięknie. Kurczę, nie mogę tego włączyć. No, niedobrze. Panie, o tyle, że mamy teraz tam dosyć blisko. Później pijany mam się kierować tymi słupami wysokiego napięcia? Ok. Jezu, oni się tak poirytują. Nie, nie wiem, więc... No, jeszcze mam ten pistolet EOKA, no ale to raczej bezużyteczne będzie. Patrz, z jakimiś wilkami szybkimi albo czymś takim. Żadnego celownika, niczego nie ma. Więc. A jakaś góra tam w oddali też coś jest... narysowany, czy co to? Tam można pójść na północy. Na pewno jakichś takich mniejszych baz jest. Po drodze, przy tej drodze. Boże, po drodze, przy tej drodze. Lamenty są rozkładane. Jakaś chatka jest. A tu na kot jest. Tam też jakaś baza. Coś wątpię, że w tym małej hacjendzie coś było. Bo tam jest tylko są te pancerne drzwi z kodem i oburowane jest. Żeby tam było coś cennego. A da się też ten, budować te mury takie, co tu są? Da się. Rozkładane. Każdy ten ty. Ale my akurat mamy takie fajne położenie, że na skale jesteśmy, więc... Tak akurat nie mamy co narzekać, pijany. Okej, gdzie ja jestem już? Ja już będę zaraz na lotnisku. Jestem na tej takiej górce przed lotniskiem. Jak się idzie od naszego domu tą drogą, to jest takie wzniesienie w pewnym momencie. Tam już jestem. Chodzę na to. O, beczuszka jakaś jest. Ja mam coś im rozwalić czymś. O, coś znalazłem. To? Puszka fasoli. Czekaj, jeszcze pijany konia może upoluje. To jest jeleń. Dostał. Ale jelenie padają na jedną strzałę. Założyłem. Czasami na dwie. A nic z jelenia nie leci. Ulalalalalalalala. O, wilk. O, pięknie. Dokonujemy swojego dzieła zniszczenia. No to stop. Ale to jest trochę dziwne. On jakieś 5 metrów ode mnie i mnie ugryzł, nie?
Naprawdę dziwne. Ja sobie próbuję jakąś włócznię wytworzyć, jeszcze jedną. Tak, 300 drewna mam. Ale jakiś domek tu znalazłem. To jest otwarte w ogóle. Domek jest otwarty, pijany. Jak to są skrzynki nawet. Duży? Pusty. Duży, duży w skalę. Co ja tu znalazłem? Ten bukłak na wodę. Idę na górę. To co tu pisze? Tu było SNS. Aha, czyli ktoś tu już raj zrobił, Janę. Bo tu było jakieś SNS i... No to ja w tym budynku jestem do góry. Nie u góry. Czekaj. Tu SNS i na drugi raz myślcie. Czekaj, zobaczę, może coś w środku, ja też coś pozostawię, nie? Ja pozostawiam tylko zgliszcza. Wierzę ci. Tu nic nie ma. Wszystko ograbili. Ale fajnie se koleś zrobili w skalę tu nawet, ale... że nawet to im nie dało dużo. Gdzie jesteś dokładnie, pijany? Bo ja już widzę te hangary takie. Do góry, do góry. To wyjdź tu naprzeciwko tych hangarów. Gdzie znaleźć? A tu promieniowanie jest w ogóle. To możemy tam wejść, czy umrzemy, bo nie wiem. Jak cię napromieniuje, to koniec. Będzie ci życie schodziło. Mam te tabletki antyradiacyjne, ale to w domku zostawiłem. Ale jak otwierasz jakąś rzecz, na przykład jakąś kartony właśnie choćby, albo te, to... Buguje się. No, batonik czekolady dwa znalazłem. A gdzieś ty w ogóle był, pijany? W którym budynku, bo ci nie wiem. Już. Do tych hangarów raczej nie wejdziemy.